Znajdujemy się we Wrocławiu, Zielona Wyspa, Stadion Olimpijski. Obiekt został zbudowany w latach 1926-1928. Dostarczyliśmy stację dwutransformatorową o łącznej mocy 2500 kV. Trzynastometrowa dwubryłowa konstrukcja składa się z dwóch części. Z części zakładu energetycznego Tauron oraz z części odbiorcy Stadionu Olimpijskiego. W stacji pracują cztery rozdzielnice średniego napięcia typu TPM oraz rozdzielnica niskiego napięcia dwusekcyjna połączona EZR-em o prądzie znamionowym 2500 A typu ZRW. Obecnie obiekt użytkują dwie drużyny sportowe. Drużyna żużlowa Sparta Wrocław oraz drużyna futbolu amerykańskiego Panthers Wrocław.